Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam do szydełkowania takich aniołków, takiego w zasadzie jednego aniołka. Ja robię ostatnio tych aniołków bardzo dużo, ponieważ podobają się. Wzór tego aniołka gdzieś tam krąży w internecie, ale ja oczywiście przystosowałam go do swoich potrzeb, tak żeby właśnie jego wielkość była taka odpowiednia do zawieszenia na choince. Ten mój aniołek ma wysokości 13 cm, a spódniczka na dole ma szerokość 9 cm. Będę go szydełkować z nici firmy Malwa, to jest kordonek bawełniany, Tex 180 i będę używała szydełka 1,5 mm. Oczywiście jak zwykle będę zapisywała wzór, ale o tym troszkę potem. Natomiast teraz mam taką prośbę, jeśli podoba się Wam to, co robię, możecie postawić mi tutaj wirtualną kawę. Jest to czynność w 100% bezpieczna, jeśli chodzi o bezpieczeństwo właśnie Waszych danych. Wystarczy tylko kliknąć w link, który zawsze zamieszczam w opisie tutaj pod spodem. Ja nie zarabiam na tych filmach, udostępniam je za darmo, dlatego śmielam się prosić o postawienie kawy. No i jest, oczywiście nie jest to czynność obligatoryjna. Zapraszam oczywiście serdecznie do oglądania moich filmików. Proszę także o lajki, subskrypcje i za wszystko z góry serdecznie dziękuję. A teraz już zabieramy się za szydełkowanie. Tak jak już powiedziałam, będę zapisywała również schemat jak zwykle. I tutaj mam legendę, ponieważ niektórzy mnie o to proszą. Taka kreseczka u mnie będzie oznaczała półsłupek, taka literka T przekreślona, słupek pojedynczy, przepraszam. Tutaj taka łezka z cyferką 3, to jest u mnie pikotek. Niektórzy mówią pikotka, ale to jest to samo. Kropeczka, oczko ścisłe, tutaj u mnie zamykające. Tutaj jeszcze właśnie wielkość mojego aniołka. Oczywiście zaczynamy od magicznego kółeczka i na początek będę robiła 7 półsłupków. Czyli pierwszy rząd 7 półsłupków robimy. I magiczne kółeczko robimy w ten sposób, że zakładam sobie nitkę na palec. O, biorę. Można również sobie w ten sposób założyć, zrobić taką pętelkę, tak? Mam sobie tu w tym miejscu, tak? Mam nić roboczą na wierzchu, wkładam szydełko i robię sobie teraz 7. Zamiast pierwszego zrobiłam oczko łańcuszka i u mnie to jest właśnie pierwszy półsłupek i jeszcze 6. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty i siódmy. I teraz zaciskamy sobie to kółeczko i tutaj na końcu łączę oczkiem ścisłym. Tutaj w zasadzie w schemacie powinnam jeszcze zapisać, że tutaj właśnie jest na końcu oczko ścisłe, czyli plus oczko ścisłe. I teraz tutaj w zasadzie ja jeszcze robię, więc napiszę tu może w nawiasie plus 7 oczek, ponieważ będzie to zawieszka moja. Plus 7 oczek, tak? Więc robię tutaj sobie teraz jeszcze 7 oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I łączę z drugiej strony tutaj, w tym 1, 2, 3, w tym trzecim słupku, tak? 1, 2, 3. Z jednej strony mam 3 i z drugiej, tak? I tutaj łączę sobie półsłupkiem, w zasadzie nie półsłupkiem, tylko oczkiem ścisłym. O, oczko ścisłe mam. Tak? I w ten sposób będę miała od razu zawieszkę, bo tutaj się nie da włożyć zawieszki. A jeszcze nie powiedziałam, że do wypełnienia główki ja używam takiej kuleczki, ale zaraz pokażę ją w chwili, kiedy będziemy wypełniać. No i teraz robię już sobie drugi rząd mojego aniołka. Wyglądał będzie w ten sposób, że będę powtarzała, oczywiście, ponieważ tutaj miałam 7 elementów, więc będę zapisywała, że to będzie 7 zawsze powtórzeń i powtarzam taki motyw. 2 półsłupki w jednym miejscu, czyli w sumie będę miała teraz 14 półsłupków, tak? I robimy sobie
w ten sposób. Zamiast pierwszego oczywiście robię sobie oczko łańcuszka. I tak, teraz z tej strony mojej zawieszki zrobię 7 i z drugiej też 7, więc mam już tak 1, 2 i 3. Wkuwamy w to samo miejsce. Tak, w jednym oczku robię 2. Było 3, 4, 5, tak? Tutaj w ostatnim tym przed zawieszką 6 i 7. 7. Z drugiej strony zawieszki przekręcam ją sobie tu. Też 7, tak? Muszę zrobić. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I końcówkę rzędu łączę sobie tutaj z początkiem, oczkiem ścisłym. Wkuwam się tutaj w ten początkowy, w to początkowe oczko pod dwie nitki, tak? Tego mojego półsłupka i oczko ścisłe. Mam w tym momencie 14 i taki haczyk na powieszenie. W rzędzie trzecim będę robiła 7 powtórzeń, jeden półsłupek pojedynczy i potem dwa podwójne, czyli jeszcze 7 mi dojdzie, to będzie 21 półsłupków, tak? I robię sobie tutaj, więc tak, zamiast pierwszego zawsze oczko łańcuszka mam 1. Teraz muszę zrobić drugi i trzeci w tym samym oczku. Drugi, trzeci. Czwarty pojedynczy. Piąty i szósty w tym samym miejscu. Siódmy pojedynczy. Ósmy i dziewiąty w tym samym miejscu. Dziesiąty pojedynczy. 11 i 12 w tym samym miejscu, 13 pojedynczy, 14 i 15 w tym samym miejscu, 16 pojedynczy, 17 i 18 w tym samym tutaj półsłupku poprzedniego rzędu, 19 pojedynczy i tutaj mam 20 i 21 w tym samym miejscu i łączę oczkiem ścisłym. I teraz jeszcze robię rząd czwarty, piąty i szósty, tak jak tutaj, czyli 21 półsłupków. Powtarzam teraz. W każdym półsłupku tego rzędu robię sobie półsłupek. Zamiast pierwszego zawsze robię oczko i na końcu łączę oczkiem ścisłym i proszę sobie tak zrobić. Ja pokażę tylko jeden rząd. Mam tutaj 1, 2. Mogę sobie liczyć, tak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i tutaj łączę oczkiem ścisłym i robimy jeszcze dwa takie okrążenia tutaj. Proszę sobie zrobić jeszcze dwa. Mam już zrobione swoje 6 rzędów i tutaj właśnie wychodzi nam teraz taki grzybek, prawda? A teraz będziemy zwężać już naszą główkę, bo oczywiście to będzie główka aniołka. Widać, że zaczęliśmy od główki, tak? I teraz w następnym rzędzie, czyli w siódmym, będę robiła w ten sposób, że robię jeden półsłupek i potem zwężenie, czyli z dwóch półsłupków robię 1 i mam powtórzyć 7 razy. 7 razy, czyli będę miała teraz 14 półsłupków. I będzie to wyglądać w ten sposób. Może tu pokażę.
pokażę, żeby było trochę widać. Więc tak, robię pierwszy półsłupek, czyli choć końcówka, a potem zwyczajnie wkładam sobie tu szydełko, wyciągam nitkę i w następne szydełko. Tutaj robię w ten sposób, bo to tego i tak potem nie będzie widać. I znowu jeden pojedynczy i tutaj dwa łączone górą półsłupki, tak? Jeden zwykły i dwa półsłupki. Tu wkładam szydełko w następny półsłupek i teraz dopiero przerabiam wszystkie trzy pętelki. Ten pojedynczy i teraz jeszcze raz pokazuję. Tutaj wkładam szydełko w jeden, wyciągam nitkę, w następny wkładam, wyciągam nitkę i przerabiam wszystkie trzy nitki jednocześnie. Jeszcze raz. Pojedynczy półsłupek i tutaj wkładam i tu mam trzy nitki na szydełku i przerabiam. Pojedynczy półsłupek i tutaj łączę. Pojedynczy i dwa łączone górą, tak? To już ostatnie będą. Jeden i dwa. Tutaj widać, gdzie mamy początek rzędu, prawda? O, i za chwilę sobie tutaj połączę z początkiem, tylko że teraz ja sobie wkładam tutaj kuleczkę. Jeszcze rozciągam trochę, ale ja mam tutaj takie kuleczki. Ta moja kuleczka ma, właśnie nawet sobie nie zmierzyłam, ile ona ma, ale ona ma, myślę, że ma 1,5 centymetra, a może nie, ma na pewno 2, tak, bo stąd dotąd jest 2 centymetry, więc moja kulka ma wielkości 2 centymetry, ale jeśli ktoś nie ma takiej kulki, to może po prostu użyć zwykłego wypełniacza jakiegoś takiej okulki silikonowej i też sobie wypchać, tylko że jeśli kulką, to jeszcze nie w tym momencie, taką silikonową. Natomiast ta moja to jest styropianowa i ona bardzo ładnie utrzymuje kształt i ja ją teraz już sobie tutaj włożyłam, żeby mi potem było, nie było ciężko włożyć. Teraz dopiero łączę sobie ten rząd tutaj, tak? I w następnym rzędzie, moim ósmym, powtarzam to, co było w rzędzie siódmym, czyli robię sobie 14 półsłupków. 14 półsłupków. I zrobimy sobie 14 półsłupków. Pierwszy oczywiście jest oczko łańcuszka i potem możemy sobie liczyć 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 i 14, tak? I łączę oczywiście, jeszcze raz 14, łączę z początkiem oczkiem ścisłym. Tutaj był mój początek. Jest oczko ścisłe. W rzędzie 9 robię cały czas takie elementy. Dwa półsłupki łączone górą, czyli w sumie będę miała teraz 7 półsłupków, tak? Więc tutaj nie robię już pierwszego, tylko od razu robię, tu mam pierwszy niedokończony, tak? I drugi będzie również niedokończony. I mam zrobić takich 7. Mam jeden. Mogę sobie też liczyć, tak? Trzeci, czwarty, piąty,
szósty i siódmy. Tu już mam ciasno bardzo, ale to nic. I siódmy. O, nie. O. I łączę oczywiście oczkiem ścisłym ten początek. Mam teraz 7 tutaj na szyi naszego aniołka. W ten sposób zrobiliśmy główkę i szyjkę, tak? Teraz będziemy robić tułów. Teraz będziemy robić tułów. Jeszcze nie powiedziałam, że osoby, które właśnie będą tutaj wypychać sobie naszego aniołka, wypełniać kulką silikonową, no to teraz muszą tę kulkę tutaj wepchnąć, tak? W tym momencie wepchnąć. Pomóc sobie możemy właśnie szydełkiem czy jakimś tam innym przedmiotem, żeby wepchać tam do środka, tak? Wcisnąć. Teraz robimy tułów. Zapiszę, napisałam tutaj właśnie, że to będzie tułów, ale będę pisała rząd 10, bo tutaj nie urywamy w ogóle nitki. W 10 rzędzie robię sobie 7 razy. Tutaj już będę robiła słupki pojedyncze. Słupek i słupek, czyli dwa słupki wychodzą mi z tego samego miejsca, ale jeszcze między tymi słupkami mam oczkońcuszka. Więc słupek, oczkońcuszka, słupek, oczkońcuszka. I powtarzam tak 7 razy i może tu zapiszemy, że w sumie będziemy mieć 14 słupków, tak? 14. I robię sobie w ten sposób. Zamiast pierwszego słupka robię 3 oczka łańcuszka, 1, 2 i 3, jedno oczko po słupku i w tym samym miejscu, oczywiście wkuwam szydełko w to samo miejsce, robię sobie drugi słupek teraz, tak? I oczko łańcuszka po tym słupku. W kolejnym półsłupku tutaj robię znowu 2 słupki. Jeden słupek, oczko łańcuszka, drugi słupek, oczko łańcuszka. Więc mam już 4. Teraz będę robiła 5 i 6. I oczko łańcuszka. 7 i 8. Pamiętać, żeby po każdym słupku robić oczko łańcuszka. 9. Oczko łańcuszka, 10, oczko łańcuszka, 11, oczko łańcuszka, 12, oczko łańcuszka, 13, oczko łańcuszka i 14, i oczko łańcuszka i łączę z początkiem tutaj, oczkiem ścisłym. Tutaj się wkuwam w trzecie oczko, bo te oczka zastępowały mi pierwszy mój słupek. Teraz sobie przechodzę tutaj, oczkiem ścisłym. O. Chociaż można też na słupku robić, ale tutaj w okienko szybciej chyba się wkujemy. I teraz w rzędzie 11 robię sobie również ten sam motyw, czyli słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka. I teraz tych elementów powtórzymy 14, tak? 14 razy taki motyw będzie 28. 28 słupków. Tak, słupków. Więc zamiast pierwszego również robię 3 oczka. I jedno oczko na poprzeczkę i drugi słupek w tym samym miejscu. I znowu oczko i tutaj w kolejnym, tu znowu robię sobie słupek, oczko, słupek i oczko. I tak powtórzymy aż do końca tego okrążenia. Proszę sobie tak zrobić. Między każdym właśnie tutaj, w każdym tym okieneczku robimy sobie 2 słupki przedzielone oczkiem łańcuszka i potem znowu oczko. Więc słupek, oczko, słupek i oczko i tak dalej.
Proszę sobie zrobić do końca tego okrążenia słupek, oczko. Pamiętać, że zawsze w każdym okienku mają być dwa słupki i oczko. I w ten sposób proszę sobie zrobić do końca okrążenia. Ja już zrobiłam to okrążenie do końca. I teraz w rzędzie 12 będę robiła 28 razy słupek i dwa oczka łańcuszka. 28 razy. Tutaj również już połączyłam oczkiem ścisłym i przechodzę tutaj w to okienko, bo w okienko łatwiej się wkuwać niż w słupek, tak? I robię sobie zamiast pierwszego słupka 3 oczka i 2 oczka na poprzeczkę i następny słupek w następnym okienku. Słupek, 2 oczka. Słupek, 2 oczka. Słupek, 2 oczka. W każdym okienku jest słupek, a między słupkami są 2 oczka. I tak robimy sobie do końca tego okrążenia. Słupek, 2 oczka. W kolejne okienko się wkuwam i robię słupek i potem 2 oczka. I kolejny słupek w kolejnym okienku i 2 oczka. I robimy tak sobie do końca tego okrążenia. Skończyłam już rząd 12 i teraz będę robiła w zasadzie skrzydełka, ale tutaj razem z tułowiem, więc tutaj powinnam napisać może tułów, myślnik, skrzydełka, tak? I w rzędzie 13 właśnie zaczynam skrzydełka i zaczynam od zrobienia czegoś takiego. Najpierw jest tak, półsłupek. Potem mam słupek i na tym słupku robię sobie pikotkę. Kolejny słupek i na słupku kolejna pikotka. Znowu słupek i pikotka, słupek i pikotka. Te słupki wszystkie wkuwane są, jak widać, w tym samym miejscu. Mamy 1, 2, 3, 4 słupki, tak? Potem jest półsłupek. Ja tak zapisałam, żeby było bardziej to widać. I potem 3 razy powtarzam, więc napiszę plus. 3 razy powtarzam. Tak. Słupek pojedynczy i pikotka. Słupek będzie podwójny tutaj i pikotka. Podwójny i pikotka. I pojedynczy i pikotka. Oczywiście wszystkie z trzech oczek. Plus jeszcze to, co było na początku, więc tutaj jeszcze półsłupek, tak? Więc plus jeszcze słupek pojedynczy, pikotka, pojedynczy, pikotka, pojedynczy, pikotka, pojedynczy i pikotka i półsłupek. I tutaj plus na sukience robię sobie 10 razy półsłupek. I to wszystko powtórzę dwa razy. Dwa razy. Dwa razy. Tak zapiszemy. Dwa razy. I już pokażę, jak to będzie wyglądać. Nie wiem, czy to było widać. Pokażę, jak to będzie wyglądać w robótce. Jeśli komuś będzie potrzebny właśnie ten mój wzór, taki ręcznie napisany, no to odsyłam do mojego bloga. Link również podam w opisie pod filmem i wtedy właśnie będziecie mogli sobie dokładnie przejrzeć to, bo ja tam też opiszę poszczególne etapy robienia. Więc robię sobie najpierw oczko łańcuszka i tutaj robię sobie półsłupek, tak? Półsłupek, bo od półsłupka zaczynał się ten mój motyw. Półsłupek i teraz narzut. I słupek, ale wkuwany w następnym tutaj słupku. Teraz wkuwam się w słupki, nie w oczka, tutaj nie w okienka, tylko w słupki. W słupku tym robię sobie 4 pojedyncze słupki, 1 i tutaj zawsze na końcu pikotek. Zrobiłam 3 oczka, wkuwam się tutaj teraz pod ten, pod te dwie nitki ostatnie i po prostu robię sobie, ja zawsze sobie robię zwykły półsłupek, o tak łączę ten pikotek
żeby było szybciej. Znowu robię narzut, w to samo miejsce wkuwam, robię słupek i teraz pikotka. 1, 2, 3 oczka. Wkuwam się tutaj, gdzie kończył mi się mój słupek, tak, pod te dwie nitki i robię sobie tutaj pół słupek po prostu. O. Jeszcze raz. Narzut, słupek i teraz po zrobieniu słupka robię 3 oczka. 1, 2, 3. Tutaj się wkuwam pod te dwie niteczki. O. Robię półsłupek. Można, jeśli komuś wygodnie, można zrobić sobie w ten sposób. Też można, ale ja robię zawsze tak, bo mi po prostu jest szybciej, tak? Więc słupek, 3 oczka, 1, 2, 3. Wkuwam pod dwie nitki, wyciągam nitkę i tak przerabiam. O, teraz przez dwie. Zrobiłam tu już 1, 2, 3, 4. To teraz w następnym słupku. Tutaj się łączę półsłupkiem. Robię półsłupek, tak, taki o. I kolejny, tak jakby piórko na naszym skrzydełku. Narzut, pierwszy słupek zawsze jest pojedynczy, tak. Tutaj w tym pierwszym były same pojedyncze słupki, a teraz robię jeden pojedynczy, potem pikotka z trzech oczek. Jest pikotka. Teraz robię słupek podwójny. Czyli dwa razy nawijam nitkę i ściągam zawsze po dwie nitki z szydełka. I również pikotka z trzech oczek i pikotka tutaj. Znowu dwa razy nawijam, bo to jest słupek podwójny. Ściągam po dwie nitki z szydełka i robię pikotkę. 1, 2, 3. Tutaj pod te dwie nitki i przerabiam. Mam tak. Słupek pojedynczy, słupek podwójny, podwójny i teraz pojedynczy, tak? Jeden i drugi, jeden, dwa, trzy i tutaj. O. I w następnym słupku robię, łączę tutaj półsłupkiem. I mam już takie dwa elementy i dwa jeszcze takie same muszę zrobić, tak? Już troszkę może szybciej ja zrobię. Więc słupek pojedynczy, pikotka, słupek podwójny, pikotka, słupek podwójny, pikotka. I słupek pojedynczy. I pikotka. I łączę tutaj w kolejnym słupku półsłupkiem. I jeszcze raz robię słupek pojedynczy. Pikotka. Słupek podwójny. Pikotka, 1, 2, 3, słupek podwójny, pikotka, i słupek pojedynczy, i pikotka. Łączę w kolejnym słupku. I ostatni, ostatnie piórko, można powiedzieć, na skrzydełku składa się z samych słupków pojedynczych. Zrobiłam słupek, pikotka. Kolejny słupek i pikotka. Kolejny słupek i pikotka. I kolejny słupek i pikotka. I łączę tutaj półsłupkiem w kolejnym słupku. I tak wyszło mi moje skrzydełko. 1, 2, 3, 4, 5. 5 takich elementów mam na tym skrzydełku. Teraz robię sobie tułów.
Tutaj wkuwam się, nie wkuwam się tutaj w oczka, a mogłabym, ale wkuwam się tutaj w okienku, robię dwa słupki, jeden, dwa. Tutaj w tym pierwszym słupku robię sobie słupek, to jest, przepraszam, półsłupek, trzy, dalej cztery i pięć. Mam mieć 10 tutaj półsłupków, więc robiłam 5. Przechodzę tutaj, tutaj nie robię półsłupka, tylko w kolejnym okienku. 1, 2, tutaj robię trzeci na słupku, czwarty i piąty. I w sumie zrobiłam tutaj 10 półsłupków, tak? 10 półsłupków. I teraz powtarzam jeszcze raz to, co tutaj, tak? Więc w kolejnych robię sobie tutaj w słupkach półsłupek, tak? Bo zaczynałam tam od półsłupka. Narzut i tutaj cztery słupki pojedyncze, tak? Jeden i oczywiście po każdym słupku mam pikotkę. Jeden, drugi słupek. Trzeci słupek. I czwarty. I pikotka. I robimy dalej skrzydełko, tak jak tutaj było, tak? Czyli teraz będziemy robić słupek pojedynczy, dwa podwójne, pojedynczy, tak? I trzy takie elementy proszę sobie zrobić. Ja już zrobiłam drugie skrzydełko. Tak samo jak pierwsze. I teraz na drugiej stronie również robię sobie tutaj 10 półsłupków. 1, 2 w okienku, trzeci na słupku, czwarty, piąty i w następnym okienku szósty, siódmy, ósmy tutaj na słupku i tutaj dziewiąty i dziesiąty. I teraz łączę te dwie połówki w ten sposób. O, składam. Tak. I sobie teraz łączę tutaj oczkiem ścisłym z początkiem tego rzędu. O. I teraz również będę robiła w okrążeniach, tak? I w rzędzie. Tutaj już będzie, napiszemy sukienka. Sukienka. Czyli w rzędzie 14 na sukience robię 20 razy słupek pojedynczy. 20 razy słupek pojedynczy. I zamiast pierwszego robię 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3 i teraz w każdym tutaj półsłupku robię sobie słupek i w sumie będę miała 21, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I z drugiej strony to samo. Narzut. I tutaj z tej strony również robię 10 słupków, tak? 1, tutaj łączę po prostu w ten sposób, tylko 1, 2 i liczę sobie 10 do końca tego okrążenia. Zrobiłam do końca to okrążenie, łączę tutaj oczkiem ścisłym w trzecim oczku, które zastępowały mi ten pierwszy słupek i w ten sposób zaczęłam sobie robić swoją sukienkę. A teraz na sukience napiszę rząd 15, robię 20 razy 30 oczek łańcuszka. Będą to właśnie takie OTO, takie pętelki można nazwać, tak? One u mnie się składają z 30 oczek łańcuszka i mam ich 20. Oczywiście łączone są półsłupkiem tutaj z sukienką na górze. Zaraz pokażę, jak to wygląda.
Mam tutaj początek i na początek robię oczko i robię sobie tutaj jeszcze pół słupek, żeby było wszędzie jednakowo, pół słupek. I teraz robię 30 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. I wkuwam się w każdy słupek kolejno, tak? Więc tutaj wychodziło mi szydełko i tutaj będzie w tym miejscu koniec, tak? Natomiast teraz wkuwam się w następny słupek pod dwie nitki i robię tutaj po prostu półsłupek taki na łączenie, tak? O, i taka pętelka mi powstanie. I takich pętelek mam zrobić 20. Robimy następną. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. I wkuwam się w kolejną, w kolejny słupek, tak? Czyli tutaj. O. I bardzo proszę zrobić sobie tak aż do końca tutaj, aż będzie 19, bo pokażę potem, jak zrobić ostatni ten element. I robimy sobie kolejny. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30. I wkuwam się w kolejny słupek. Tutaj. I robię półsłupek. Bardzo proszę zrobić sobie jeszcze. Mamy 3, więc jeszcze 16, tak żeby było 19, a pokażę potem, jak zrobić 20. Ja już zrobiłam 19 tych moich łuków. I teraz 20 będę robiła w ten sposób, że robię 15 oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 mam oczek i teraz będę robiła słupek 10 razy nawijany. Robię to po to, żeby tutaj od razu być na, tutaj w tym miejscu, więc robię 10 narzutów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I wkuwam się tutaj w mój początek i robię sobie teraz taki właśnie długi, długi słupek. 10 razy nawijany. Spuszczam cały czas z szydełka po dwie nitki. I w ten sposób tutaj jestem na końcu. Teraz w każdym tym elemencie tutaj robię sobie, więc mam 20 takich miejsc, więc robię sobie w rzędzie 16 20 razy 3 słupki, 1, 2, podwójnie, podwójne. Trzy słupki podwójne w każdym tym elemencie. 20 razy 3 słupki podwójne. Więc zamiast pierwszego robię sobie teraz 4 oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4. I potem dwa razy narzucam. I w tym samym miejscu robię sobie drugi słupek.
I kolejny z dwoma narzutami w tym samym miejscu, na tej samej pętelce, tak? Zbieram zawsze z szydełka po dwie nitki. Przechodzę do następnej pętelki mojej i w tej pętelce również robię sobie taki sam element, czyli trzy słupki dwa razy nawijane. Trzeba tylko uważać, żeby te pętelki właśnie po kolei zbierać, tak? I robię sobie tutaj znowu jeden słupek, drugi słupek i trzeci. Słupki cały czas dwa razy nawijane robimy. Dwa narzuty i w kolejnej pętelce robię trzy słupki. I tak do końca. Właśnie przechodzimy przez wszystkie pętelki, robiąc w nich po trzy słupki dwa razy nawijane, czyli słupki podwójne. I proszę sobie zrobić tak do końca. W kolejnym znowu trzy, jeden, drugi i trzeci. Robimy tak do końca tego krążenia, zbierając właśnie kolejne nasze tutaj pętelki. Ja już zrobiłam te elementy do końca swojego krążenia. I teraz na końcu łączę po prostu tutaj oczkiem ścisłym. W tym czwartym oczku, bo te oczka zastępowały mi pierwszy mój ten słupek. Łączę sobie oczkiem ścisłym przy o, ten sposób. I teraz co dalej? Dalej w rzędzie 17, to już jest ostatni rząd, robię sobie takie motywy. Tych elementów będzie 10, tym razem 10 razy. Na początek półsłupek, potem oczko łańcuszka, potem będzie słupek pojedynczy, i tutaj pikotek z trzech oczek. Dalej słupek i pikotek z trzech oczek. A przepraszam, tu jeszcze oczko łańcuszka. Między słupkami oczko łańcuszka teraz robię. I pikotek na każdym słupku. Oczko łańcuszka i pikotek. 1, 2, 3, 4. Robię również 4 słupki. Oczko łańcuszka i tutaj znowu półsłupek, tak? Więc ten jeden półsłupek jest między tymi. I to powtarzam 10 razy. Już pokażę, jak to będzie wyglądało tutaj. W którym miejscu będę się wkuwała. Teraz przechodzę sobie na ten środkowy słupek oczkiem ścisłym. Więc od środkowego słupka zaczynam. Zamiast pierwszy, to znaczy robię na początek oczko łańcuszka i robię sobie tutaj znowu półsłupek. Zaczynam od półsłupka. I teraz oczko łańcuszka powinno być, tak? Oczko łańcuszka jest i cztery słupki wkuwam w te słupki w kolejnym tutaj miejscu. W kolejnym środkowym słupku z tych trzech. I robię sobie słupek pojedynczy i pikotka. 1, 2, 3. Tak jak robiliśmy na skrzydełku. Oczko łańcuszka teraz jest. Na skrzydełku nie było tych oczek, a teraz robię oczko łańcuszka. I kolejny słupek w tym samym miejscu wkuwam. I 3 oczka. Na pikotkę. Oczko łańcuszka. Trzeci słupek w tym samym miejscu. Pikotka z trzech oczek i oczko łańcuszka i czwarty słupek w tym samym miejscu i pikotka. Jeszcze raz, jeśli mi się źle wkuło. Oczko łańcuszka i półsłupek robię w trzecim słupku kolejnej tej trójki słupków, tak?
Czyli nie w trzecim, tylko w środkowym. W środkowym słupku. Robię półsłupek. I tak wygląda ten element. Od tego środkowego słupka do tego, tak? I robimy sobie dalej. Oczko łańcuszka, narzut, wkuwam się w środkowy słupek, robię słupek pojedynczy, trzy oczka na pikotkę, pikotka, oczko łańcuszka, kolejny słupek w tym samym miejscu, trzy oczka na pikotkę, oczko łańcuszka, kolejny słupek w tym samym miejscu, trzy oczka, pikotka, oczko łańcuszka i kolejny słupek i pikotek i oczko łańcuszka. I tutaj w tym środkowym słupku łączę półsłupkiem. I takich elementów mamy zrobić 10. Mam już 2 i proszę sobie zrobić do końca właśnie takie elementy. Tak? Tutaj robimy same słupki pojedyncze, między słupkami jest oczko łańcuszka, a na każdym słupku jest pikotka. Tak? Ja już skończyłam tutaj to obrabianie mojego aniołka na dole. Łączę tutaj w tym początkowym półsłupku oczkiem ścisłym. Robię jeszcze jedno oczko tutaj ścisłe. Dla bezpieczeństwa obcinam nitkę i gdzieś ją sobie tutaj pod spodem chowam, żeby jej potem nie było widać. Jeszcze tutaj parę razy sobie proszę przeciągnąć dla bezpieczeństwa. I co dalej? Teraz ja takie aniołki, o, moczę mieszance kleju Wicol, to jest taki klej do drewna i ługi. Ługa to krochmal niebieski. Ja używam, właśnie pokażę, takiego krochmalu, to jest ługa niebieska. I używam takiego kleju do drewna, oczywiście w wiaderku kupuję, no oczywiście to nie jest reklama tego kleju, ale używam takiego wiadereczku, dlatego że robię sporo takich aniołków. I pokażę, jak to właśnie, jak suszę potem. Oczywiście po namoczeniu w takiej mieszance, najczęściej robię to w stosunku 1 do 1, wyciskam potem mojego aniołka i suszę go tutaj na takim styropianowym jajku, tutaj dół. Jaką średnicę ma to jajko? No oczywiście taką, jaką właśnie aniołek, czyli 9 cm. Tak, ja mam tutaj takie obcięte, ale oczywiście chyba niepotrzebnie można właśnie w całości to jajko wykorzystywać. Oczywiście potem i szpilkami tutaj przypinam. Tutaj wszystkie elementy trzeba sobie ładnie ułożyć, żeby nam ładnie wysychały. Natomiast tutaj mam taką strzykawkę od zastrzyków, tak, ale można użyć tutaj spokojnie jakiegoś innego materiału, rzeczy, tak, na przykład świecy często używam, albo jeszcze tam jakiegoś innego okrągłego przedmiotu, tak. I tutaj właśnie wszystkie te elementy ładnie rozłożyć, żeby wysychały, tak. Uważać też, żeby nam się nie pokręciły te nasze pętelki tutaj. I zostawić do wyschnięcia. Taki aniołek w zależności od temperatury schnie no, około mniej więcej, mi się wydaje, doby. Ja to zawieszam go tutaj właśnie za te folie i on schnie tak jakby nogami do góry, tak? No mam nadzieję, że każdemu udało się zrobić ze mną tutaj tego aniołka. A jeśli nie, no to zapraszam na zakupy do mojego rękodzielniczego sklepu, gdzie można kupić albo zamówić właśnie takie aniołki i nie tylko. Link do mojego sklepu podaję zawsze w opisie pod filmem i zapraszam nawet do oglądania, co tam u mnie się znajduje. A dzisiaj już dziękuję za wspólne szydełkowanie i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że taki się jeszcze ukaże.